Państwo, wydawać by się mogło, że czas letniej kanikuły nie sprzyja organizowaniu koncertów muzyki klasycznej, ale ja zawsze o tym wiedziałem, a dzisiejsze spotkanie tylko potwierdza tę moją wiedzę. Cieszyńscy melomani nigdy nie zawodzą, nawet w środku wakacji. Tak więc bardzo, bardzo serdecznie witam wszystkich Państwa na dzisiejszym wyjątkowym koncercie muzyki gitarowej. Szanowni Państwo, nie będzie chyba wielką przesadą, jeżeli powiem, że historia gitarystyki polskiej, a przynajmniej tej dwudziestowiecznej gitarystyki polskiej, w dużej mierze związana jest z Cieszynem, a to za sprawą pana Bogdana Firli. Gitarzysty, wykonawcy, pedagoga, wykładowcy Cieszyńskiej Filii Uniwersytetu Śląskiego, ale przede wszystkim wieloletniego pracownika Cieszyńskiej Szkoły Muzycznej. Popularyzatora, propagatora muzyki gitarowej, wydawcy muzyki gitarowej, wszechstronnego gitarzysty. Niestety pana Bogdana nie ma dzisiaj tutaj z nami, natomiast jest rodzina pana Bogdana Firli, którą serdecznie witam. Są też utytułowani i tworzący historię polskiej gitarystyki, jej przedstawiciele. Bardzo się cieszę, że na sali jest pan Jerzy Kenik. Witam panie Jerzy, rozglądam się, jest tutaj. Od lat mieszkający w Niemczech, wirtuoz gitary, który swoją karierę chyba właśnie tutaj w Cieszynie podczas festiwalu gitarowego, pierwszego w Polsce festiwalu gitarowego rozpoczynał. Panie Jerzy, to był rok, nie wiem czy wypada zapytać, 80, prawda? Także cieszymy się, że ta historia zatacza koło. Na poprzednim koncercie gitarowym, kiedy słuchaliśmy tutaj światowej sławy, nie boję się tego słowa, światowej sławy wirtuoza pana Marcina Dylli, zażartowałem i powiedziałem, że na następnym koncercie pojawią się inni słynni gitarzyści, Ewa i Dariusz Kupińscy. I proszę Państwa, nie zawodzę, bo dzisiaj właśnie oni tutaj na tej estradzie się pojawią. Wtedy siedzieli na widowni, dzisiaj będą na estradzie. No i tak nieśmiało sobie projektuję, że skoro dzisiaj na widowni siedzi pan Jerzy Kenik, to kto wie, może kolejny recital gitarowy to będzie właśnie recital pana Jerzego. Do niczego nie zmuszam, tylko proponuję. Drodzy Państwo, dzisiejszy koncert będzie złożony z trzech bloków wykonawczych. Na początku usłyszymy właśnie Marcina Dylle, który samodzielnie z wielką swatą i z poczuciem humoru na pewno zapowie i skomentuje ten swój występ. Potem pojawią się właśnie zapowiedziani przeze mnie Ewa i Dariusz Kupińscy, a na koniec, proszę Państwa, wszyscy troje wykonawcy pojawią się tutaj po to, żeby wykonać autorską interpretację i też autorskie opracowanie słynnego koncertu Hektora Willi-Lobosa. Koncert, jak to koncert, przeznaczony jest na gitarę i orkiestrę, a my dzisiaj ten utwór usłyszymy w wersji na trzy gitary. Proszę Państwa, koncert będzie zapewne niezwykły, pełen wspaniałych wrażeń, dlatego ja, znając swoje miejsce w szeregu, schodzę ze strady, zapraszając w pierwszej kolejności pana Marcina Dylle, a następnie Kupiński Gitar Duo.